Cześć, witam Was w ostatnim odcinku, w którym będziemy wszystko podsumowywać, co robiliśmy. Tak, bardzo dobrze powiedziane. Jest to ostatni odcinek, 15, także gratulujemy wszystkim, którym starczyło wytrwałości i cierpliwości, żeby dotrwać do tego końca kursu podstawowego. Przypomnę może, czego się tutaj uczyliśmy. Uczyliśmy się pisania smart kontraktu na blockchainie Ethereum. Używaliśmy języka Solidity. Poznaliśmy też mniej więcej, w jaki sposób smart kontrakt współgra z przeglądarką internetową, czyli jak to, co napisaliśmy, widoczne jest dla użytkownika końcowego korzystającego właśnie z przeglądarki internetowej. Kurs ten składał się z 15 odcinków, także zapraszamy na playlistę na kanale CryptoDev. Tutaj wszystkie odcinki się znajdują. Jest specjalna playlista Blockchain i Smart Contract dla dzieci. Tutaj można wszystko chronologicznie sobie na spokojnie oglądać w dowolnym momencie. Dodatkowo przypomnę, że również pełen kod źródłowy każdej lekcji dostępny jest na GitHubie, właśnie na CryptoDevTV przez CryptoZombies. Ten link również znajduje się w komentarzu pod każdym filmem, także jeśli macie problem z jakąś lekcją, coś Wam nie chce wyjść, możecie po prostu podejrzeć tak naprawdę, jak to zostało zrobione przez nas. Dodatkowa informacja, zakończyliśmy pierwszy moduł. W sumie cały kurs składa się, cała ścieżka składa się z 6 modułów. Jest to takie wprowadzenie dla początkujących poprzez średnio zaawansowane smart kontrakty. Także zobaczymy, co do kolejnych części, czy będziemy podejmować się ich realizacji i opowiadania o tym na tym kanale. Na pewno będzie tutaj potrzebny nam Wasz feedback, Wasz komentarz, co myślicie na ten temat. My natomiast jesteśmy z siebie zadowoleni, tak? Dużo się nauczyliśmy, dużo zrobiliśmy nowych rzeczy. Mam nadzieję, że ten kurs, ta cała ścieżka również Wam przypadła do gustu. Bardzo prosimy o komentarze i o właśnie opinie, co myślicie, co do kolejnych części. I co, żegnamy się. Na ten moment to już wszystko. Cześć.